Kolonoskopia jest wykonywana w celu wizualizacji wnętrza jelita grubego, a dokładnie rzecz biorąc, jego śluzówki. W niektórych przypadkach kolonoskopia zlecana jest profilaktycznie. Dotyczy to w szczególności osób ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia nowotworów jelita. Witaj na kanale Medycyna 360. Pamiętaj proszę, że informacje zawarte w filmie nie są poradą medyczną i nie mogą zastąpić konsultacji lekarskiej. Co to jest kolonoskopia? Kolonoskopia albo endoskopia jelita grubego to badanie, które w sposób bardzo dokładny ukazuje śluzówkę jelita grubego. Może ono zostać wykonane w prywatnym lub publicznym ośrodku zdrowia. Dostępne są trzy metody badania: kolonoskopia tradycyjna, kolonografia, czyli metoda wirtualna, oraz endoskopia kapsułkowa. Nie można jednoznacznie powiedzieć, która metoda kolonoskopii jest najlepsza, gdyż każdy przypadek jest zupełnie inny. To lekarz podejmuje ostateczną decyzję. Liczy się nie tylko dokładność diagnostyczna, ale również komfort pacjenta. Dużą rolę odgrywa także właściwe przygotowanie pacjenta do badania. Przejdźmy teraz do omówienia poszczególnych metod. Pierwszą z nich jest metoda tradycyjna. Kolonoskopia wykonywana jest za pomocą endoskopu, który nosi nazwę kolonoskopu. Ma on formę miękkiej rurki o długości pomiędzy 1 a 2 metry. Należy wprowadzić ją przez odbyt do jelita grubego. Dzięki temu możliwe jest obejrzenie każdego jego odcinka. Na końcu endoskopu znajduje się mikrokamera. Znajdują się w nim również specjalne kanały, w których można umieścić niezbędne narzędzia do pobierania próbek, a nawet do wykonywania zabiegów. Kolonoskop wyposażony jest także w kanał do podawania powietrza, które jest niezbędne do przeprowadzenia badania. Jednorazowa sesja badania trwa pomiędzy 15 a 40 minut. Wszystko zależy od tego, jakie informacje są potrzebne do diagnozy. Druga metoda przeprowadzania kolonoskopii to metoda wirtualna, tak zwana kolonografia. Badanie pozwala uzyskać trójwymiarowy obraz jelita grubego. Za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego wykonuje się serię zdjęć. Podczas wykonywania kolonoskopii wprowadza się do odbytu specjalny cewnik, który doprowadza powietrze. Jest ono niezbędne do tego, aby uzyskać wyraźny obraz śluzówki oraz ścian jelit. W niektórych przypadkach stosowany jest dożylny kontrast, jednak nie jest on obowiązkowy. Czas trwania badania to zazwyczaj 15 do 30 minut. Trzecia metoda to endoskopia kapsułkowa. Podczas endoskopii jelita grubego wykorzystuje się niewielką kapsułkę, czyli miniaturowe urządzenie wyposażone w dwie kamery oraz nadajnik do przekazywania obrazu. Kapsułka ta jest połykana przez pacjenta. Po dotarciu do jelita wykonywana jest seria zdjęć, które przekazywane są do odbiornika. Pozyskane dane stanowią podstawę diagnozy. Badanie może trwać nawet kilkanaście godzin. Warto jednak podkreślić, że pacjent nie musi przez ten czas znajdować się w ośrodku zdrowia. Może on powrócić do domu i wykonywać czynności dnia codziennego. Wymienione metody kolonoskopii nie mogą być stosowane zamiennie. Pierwszym krokiem jest określenie celu wykonywanego badania. Jeśli prawdopodobnie będzie konieczna biopsja albo wycięcie polipów, wówczas w grę wchodzi pierwsza metoda, czyli kolonoskopia klasyczna, ponieważ tylko ona daje takie możliwości. Kompleksowe przygotowanie do badania zwiększa wiarygodność uzyskanych wyników. Niezwykle istotne jest oczyszczenie jelit z zalegających mas kałowych. Proces przygotowań należy rozpocząć już na kilka dni przed planowanym badaniem. Kiedy należy wykonać kolonoskopię? Większość pacjentów zgłasza się do lekarza po wystąpieniu niepokojących objawów ze strony układu pokarmowego, ale wykonuje się także profilaktycznie. Z tej opcji korzystają najczęściej ci, którzy są szczególnie narażeni na nowotwór jelita grubego. Możemy tu wyróżnić badania przesiewowe, badania diagnostyczne oraz zabiegi lecznicze. Badania przesiewowe są przeprowadzane profilaktycznie. Dzięki nim można rozpoznać schorzenia jelita grubego na wczesnym etapie. Dotyczy to również zmian nowotworowych. Badania diagnostyczne wykonywane są najczęściej w celu zdiagnozowania nieprawidłowości, umożliwiają one także pobranie biopsji. I ostatni rodzaj to zabiegi lecznicze, kiedy to kolonoskopia umożliwia m.in. zahamowanie krwawienia wewnętrznego jelita grubego albo wycięcie polipów. W jaki sposób przygotować się do kolonoskopii? Na dokładność uzyskanych wyników wpływa wiele różnych czynników. Bardzo ważny jest etap przygotowań, który powinien rozpocząć się kilka dni przed datą wykonania badania. Na 7 dni przed kolonoskopią należy zaprzestać spożywania produktów z całymi ziarnami, np. z makiem, sezamem, siemieniem lnianym. Trzeba zrezygnować z warzyw i owoców drobnopestkowych, m.in. winogron, truskawek i pomidorów.
Nie zaleca się również spożywania buraków, które mogą zmienić kolor śluzówki. Niewskazane są preparaty multiwitaminowe z żelazem. Na 3 dni przed badaniem polecana jest dieta półpłynna. Istotne jest, aby pacjent stosował się do zaleceń lekarza. Sposób żywienia ma duży wpływ na dokładność kolonoskopii. Na 1 dzień przed badaniem pacjent może zjeść lekkie śniadanie. O godzinie 14 należy przyjąć środki przeczyszczające. Należy zrezygnować z kolejnych posiłków. Dopuszczalne jest spożywanie wyłącznie płynów, jak woda niegazowana i niektóre odmiany herbaty. W dzień badania postępowanie zależy od stanu zdrowia pacjenta. Specjalista decyduje o godzinie przyjęcia ostatnich porcji leków. Na 4 godziny przed badaniem należy wstrzymać się od przyjmowania płynów, w tym także wody. Na uwagę zasługuje fakt, że proces przygotowań przebiega tak samo w każdym przypadku, więc metoda wykonania kolonoskopii nie ma tutaj znaczenia. Pacjenci chorzy przewlekle muszą pozostać w stałym kontakcie z lekarzem. Niezbędne jest monitorowanie ich stanu zdrowia. Wiele osób zadaje sobie pytania, czy kolonoskopia boli i czy stosuje się znieczulenie. Strach przed bólem zniechęca przede wszystkim do wykonania badań przesiewowych. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ kolonoskopia nie jest bolesna. Faktem jest jednak to, że pacjenci skarżą się na dyskomfort. Właśnie dlatego wykonywane są znieczulenia miejscowe lub ogólne. Ostateczna decyzja podejmowana jest przez lekarza po konsultacji z pacjentem. Znieczulenie ogólne często wykonywane jest w celu poprawy komfortu badanej osoby. Należy jednak zaznaczyć, że w większości przypadków zupełnie wystarczające jest znieczulenie miejscowe, które jest mniej obciążające dla organizmu. Badanie zwykle przebiega sprawnie i bezproblemowo. O wiele bardziej uciążliwy może okazać się etap przygotowań, ale należy pamiętać, że warunkuje on wiarygodność otrzymanych wyników. Bardzo ważne jest stosowanie się do restrykcyjnej diety. Nie można pozwolić sobie nawet na niewielkie odstępstwa. A teraz odpowiemy na pytanie, ile kosztuje kolonoskopia. Skierowanie na kolonoskopię można otrzymać od gastrologa. Badanie przeprowadzone w ramach opieki medycznej NFZ jest darmowe. Warto jednak mieć świadomość, że wyznaczony termin może być odległy. Wielu pacjentów jest zmuszonych czekać kilka miesięcy. Trudno wyobrazić sobie taką sytuację w przypadku wystąpienia poważnych objawów, np. krwawienia z jelita. Kolonoskopia może zostać wykonana również prywatnie. Wówczas skraca się czas oczekiwania na badanie. Średni koszt badania bez znieczulenia ogólnego wynosi około 500 zł. Ceny kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym zaczynają się już od 850 zł. Stawki mogą nieco różnić się w zależności od lokalizacji oraz renomy wybranego ośrodka zdrowia.